Czekaj, jeszcze nie pchaj, dobra. Tutaj, dotąd, dobra. I co? Adam Małysz! Jestem. Adam Małysz! Adam Małysz! Raz, dwa, trzy, Adam Małysz patrzy! Ała! Nie! Mogłeś mnie jednak nie pop... Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Zet i witam was w kolejnym odcinku z Kacperem, właśnie zwykłego Minecrafta. Siemanko. No i co, zaczynamy Kacperino, kolejny odcinek tutaj właśnie z naszego Minecrafta, może zbierzmy sobie na początku arbuziki. Okay. No i co, zaraz wybieramy się właśnie na przygodę. No i co zapytacie, będziemy dzisiaj robić? Jeżeli ktoś dokładnie słuchał i oglądał do końca nasz poprzedni odcinek, to co, Kacper, będziemy robić? Będziemy wybierać się po drewno. I po co jeszcze? No, posadzonki tych tropikalnych akacjowych drzew. A nie, strollowałem cię po nic jeszcze. Aha, okej. Okay. Spoko. Dobra, w takim razie się wybierzemy, tylko chyba się jeszcze prześpimy, nie, Kacper? Tak, w nocy nie będziemy przyśbiegać. Kurde. Ja już leżę. Tylko nie spam. Tylko już dzisiaj nie musisz spamić. Dobra, w takim razie idziemy. No i co, Kacper, myślisz, czy uda nam się przygoda? Mam nadzieję, że tak. Będziemy cały czas sobie biegać, szukać. Dobra, trzeba też ekwipunek sobie uporządkować, żeby mieć miejsce na to całe drewno i tak dalej. Może tej skrzynkę, żeby odłożyć cały niepotrzebny gruz. Tylko pamiętaj, Kasper, rób screenshoty, żebym miał do miniaturki. A, no to wiadomo. A dzisiaj na F1. Yeah. Dobra, no to co, zróbmy sobie, Kasper, już tą zbroję, nie żałujmy sobie, nie bądźmy się takimi sknerami, ja nam porobię, co sobie, Kasper, na to? Okej, to rób tam pełne wyposażenie. Ojejku, zobacz sobie, Kasper, ile mamy tego, wszystkich materiałów. Wiem, bardzo dużo. Cennych, no naprawdę bardzo dużo. To już, jeszcze mamy całkiem sporo nawet do tego, do przepalenia i w ogóle, więc... Więc trzeba to przepalić, nie? Dobra, zobaczmy sobie, to ja nam porobię. Okej, rób to, czekam, tu wszystko sobie akurat porządkuję i wezmę to, co potrzebne. Jakiś węgiel też by się przydało, żeby w razie czego pochodnie robić, okej. Chcesz łuk, Kacper? A tu jest łuk. To chcesz? No w sumie można wziąć ten łuk, jakiś czasem się może przydać. Bo jeżeli chcesz, to bierzesz łuk, a jeżeli chcesz miecz, to bierzesz miecz diamentowy. A bo dobra, jeżeli będziemy mieli 4 diamenty, to sobie weźmiemy. Tak, a nie, tam, mi tam wystarczy żelazny, bierz sobie diamentowy, jak chcesz. Tak, a zrobiłem 2 zbroje, ale i tak tobie robię, nie? Ojejku, tak, deszcz pada, dobra, nieważne, i tak damy, bo zaraz tam dalej wyruszymy, nie, Kasper? Też, damy zaraz. Damy radę, tylko czekaj, to już masz zbroje, czego nie? Wszystko oprócz zbroi, synet hełmik zrobię. No nie, ja ci zrobiłem. Tak? O. No, mówiłem ci, że ja zrobię. A ty nie, masz teraz 2? No. To będzie na zapas, złóż tam do skrzynki z cenniejszymi rzeczami. Dobra. Siodło? Czy można wziąć siodło, bo jeżeli koniec znajdziemy? A są 2 siodła, czy tylko jedno? No tylko jedno, niestety. A, to będziemy musieli jeszcze się wybrać po drugie, ale tam trudno. Patrz, jak już wszystko powyrastało, widzisz to? No właśnie, widzę, mam tutaj... A jak widzieliście na początku, to nie było prawie żadnych drzew, a teraz? No taki naprawdę las, ale wybierzemy się dzisiaj po drzewo dżunglowe, więc... I tak, czekaj, no był ten dzień? Czekajcie, my spaliśmy? Spaliśmy. No, spaliśmy. Ale już się znowu możemy kłaść, chyba, czy nie? Weź się spróbuj położyć. No mogę. O co chodzi? Przed chwilą spaliśmy, nie? Co? Dziwne. Jakieś dziwne bugi. Dobra, czekaj, ja wszystko jeszcze podkładam, to co nam jest najmniej potrzebne. No i co, będziemy szli. Masz komuś siekierkę? Siekierkę? A mam jedną żelazną. Masz? Dobra. Wrzucę jajka, no nie? A i nic, 3 jajka, 0 kurczaków. Masz żelazną, tak? Tak, żelazną. Dobra, ja też mam troszeczkę, no i co? I idziemy w takim razie, moi kochani, na wyprawę. Czy ja wszystko jeszcze mam? Zaraz się wszystko okaże. No niestety kowadła nie mamy, ale możemy sobie zrobić, jeżeli chcesz, Kasper. Bo tu mamy unbreaking. Czekaj, to niezniszczalność, nie? Unbreaking. Tak, unbreaking, niezniszczalność 2 chyba tam. Dobra. Jest, trzy nawet. Więc może jakbyśmy sobie zrobili te kowadła, ale to już nie, ale potem. To już nie przedłużajmy, no dokładnie potem. Tylko czekaj, jak ja teraz stąd wyjdę. Dobra. Nie wiem, jak stąd wyjdziesz. Dobra, to rób screenshoty, pamiętaj, Kasper, jak będziemy na wyprawie, rób screenshoty. No i co, idziemy, moi kochani, na wyprawę. W którą stronę teraz? To jest ważne. Gdzie chcemy? Tak, North, South, East, West, losujemy w którą stronę.
No dobra, nie ma losowania. Dawaj dobra, w tamtą, powiedzmy, o. że tam, o, no. Git. Dobra, masz jedzenie? Tak, mam dużo. Okej, to dobrze. Przynajmniej nie będziemy cierpieć na głód. I lecimy na przygodę, moi kochani. Tak na serio idziemy tylko po drzewno, ale na przygodę. Czekaj, żebyśmy się tu nie zgubili, żebyśmy szli koło siebie. Creeper tam jest. Creepy. Okej, zostawmy tego creepera, chyba że chcesz go zabić, to... O, coś nie mam dźwięku w Minecraftie, muszę ci powiedzieć, nie wiem dlaczego. Ja w sumie sobie wyłączyłem, co jeszcze ustawię. Okej, mam. Aha, to poczekajcie chwilę, ja też sobie ustawię i zaraz do was wracamy. Okej, już jesteśmy, moi kochani, możemy lecieć dalej. Już sobie uporałem się z tym Minecraftem. Dobra, Kasper, już nie baw się z tym pająkiem. Jak zjem te oko pająka, to ten się zatruje? Tak, trucizną dostajesz. Ale je do alchemii lepiej zostawić, jak będziemy kiedyś w meterze. Tutaj chyba możemy zabijać kurczaki. No myślę, że można, na luzie. Jakieś pióra i mięsko surowe. Ale tak. I tak lepiej kurczaków nie jeść mięcha, bo tym się tylko zatruwa. W sumie nie zatruwa, tylko o. jest głód. O, zombie tu jest. No ogólnie na tym całym biomie jest strasznie rozbudowane wszystkim jaskini. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze poprzedniego odcinka, no to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. No, zapraszamy, zapraszamy. Na poprzedni odcinek, czekaj sobie troszeczkę ściszę. Na 18. Ściszaj. A ogólnie wczoraj był, to znaczy wczoraj, ostatni odcineczek był taki mega emocjonujący, że... No, przynajmniej coś się działo o, ciekawego. O, glina! I Kasper, a może byśmy domek z gliny zrobili? Z gliny to taka lepianka będzie. Nie z gliny, tylko z tego, z cegieł. No, z cegieł już prędzej. Co, idziemy w takim razie na wyprawę? Gdzie jesteś? A, no, już biegnę w sumie do ciebie. Nie zabiję rebitów. Okej. Okay. Już ze króliczki zostawiamy. Tak, zostawiamy króliczki, to są dobre. To są moi przyjaciele, O, te, squidy. A, squidy zabiję. Zabijaj. Ej, ładny tutaj teren jest. No, squidy. Ale to jest squid. Farba wypada chyba tylko ze squidów. Kurczak na wodzie. A zombie teraz, no nie? Latają na kurczaku. A no, chyba tak. Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? A w sumie czekaj. Bo ja się trochę tutaj zastałem z tyłu, nie wiem czemu. Ale dobra, do ciebie płynę. No mam nadzieję, Kasper, Oj, ładnie tu. O, świnki! Świnka Peppa. Czy okay. Je zabijać? Zabijać je? I tak raczej z takiej odległości nie będziemy ich prowadzić do domu, więc jak chcesz. Nie no, moglibyśmy, ale mamy krowy. Właśnie, krowy są lepsze. To dawaj, zabijamy świnkole. Zabiłem jedną, a tu gdzieś cię między drzewami cię gdzieś zgubiłem. Nie, już stamtąd wybiegłem. Wybiegłeś? A, widzę cię. Okej, dobra, no to dawaj tam. No, naprzód. Ja te biegnę za tobą. Prowadź, mistrzu. Ale nawet spoko, bo myślałem, że będzie jakiś ocean, to tylko jeziorko. Tak, lepiej podróżować. Ja tak średnio lubię łódkę, powiem szczerze. O, bo tak pusto cały czas. Chyba się znajdzie miasteczka podwodne, to jest spoko. Bardzo spoko, Kasper. Takiego ostatnio. Dobra. To lecimy dalej. No, lecimy, bo ostatnio to raczej nie było spoko. No. Tam wyskakiwały te potwory. Była masakra po prostu. No, te potwory. Musimy kiedyś tam wybrać ogólnie, Kasper, już, ale to już w tych późniejszych odcinkach będziemy mieli to poenchantowane niektóre itemki, bo naprawdę było, nie wiem, dla was pewnie byłoby śmiesznie, ale też ciężko dla nas. Ojejku, jaka góra. Ciężka. Będzie parkour po drzewach zaraz. O, nie no, ładne to są górki, nie? No, spoko są górki, spoko. O, bla habla. Jest. Bla. Okej, okay. Tak. Cały czas trzeba jeść, kurczę. Właśnie tak, ty idziesz 5 kroków i jedzenie. No, cały czas. Na przerwę. O, kolejne świnki. Obra, mamy już drzewo, czy my takie mamy? Nie, no na naszym biomie jest tego drzewa najwięcej. Ale no, się popisałem. Dobra. Tak, plan był dobry. Pum. Kurde, cały czas trzeba jeść. No, niestety, tak. Nie, dobra, dawaj na te świnie. Daj, Kasper, screenshoty. No robię, cały czas się zatrzymuję. A, to ja się cieszę, Kasper, ty mój mentorze. Co, kurde, tytoń rośnie? O.
Patrz, trzcina, trzcina. Czym mamy? No nie mamy trzciny. Też wiesz, akurat będzie spoko. To już mamy. No już mamy, mamy. Mamy, o. Mamy. Okej, okay, to chodźmy dalej. Poczekaj, jeszcze jedną świnkę zabiję, okej? Okay? Okej. Okay. No tu też ładnie jest, w miarę ładny teren jak. No jest w miarę fajny teren. O, sadzonkę mam tego świerku. Dobra, to chodźmy, że lecimy dalej z tego świerkowego lasu. A ogólnie bardzo, bardzo się cieszymy, bo naprawdę napisaliście tak dużo komentarzy pod ostatnim odcinkiem i takich w miarę pozytywnych i takich, że na przykład chcielibyście coś w następnym odcinku i takich i naprawdę było nam bardzo, bardzo miło, bo my wszystkie komentarze czytamy, więc no bardzo, bardzo się cieszymy z Kasprem, że było aż tak dużo i jeżeli możecie, to piszcie znowu teraz tak dużo komentarzy, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jak zawsze staram się wszystko przeczytać. Tak, nie no, ja wszystko czytam, wszystko, do, serio. Ja tak samo. Kasper, to... jeżeli macie pytania do Kaspra, Kasper wam odpisze, więc pamiętajcie, możecie odpisać. I w następnym odcinku, nie no, może nie w następnym, może na troszeczkę jeszcze późniejsze odcinki, zrobimy to, co wy będziecie chcieli, moi kochani. Więc piszcie w komentarzach, gdzie możemy pójść, co zbudować, co możemy porobić, czy na przygodę, czy, nie wiem, zbudować dom, czy pozbierać drewno, czy cokolwiek. Piszcie nam, moi kochani, a my to postaramy się zrobić gdzieś tak, nie wiem, za 2-3-4 odcinki. Tak, myślę, że spod, żeście też wytworzyli w pewnym sensie tą serię, nie tylko my. O, daj, doskoczy na całym co drzewo. Weź mi jeszcze zaraz popchnij, ja będę skakał. Okej. Okay. No halo! Dlaczego mnie nie popchnąłeś? Aha, cię miałem puknąć w locie, kurde, sorry. Dawaj, jeszcze jedna próba. Tu masz, wyskocznie ci robię. Rampa. Rompom, bom, bom. Dobra, odsuń się. Dobra, czekaj, jeszcze nie pchaj, dobra. Tutaj, dotąd, dobra. I co? Adam Małysz! Adam Małysz! Adam Małysz! Raz, dwa, trzy, Adam Małysz patrzy! Ała! Nie! Mogłeś mnie jednak nie popytać. Sorry. Dobra, to moi kochani, ja tam zaraz będę i się spotykamy już na miejscu. Okej, już moi kochani, jesteśmy po tym nieudanym moim skoku. Jesteśmy już na tym miejscu, gdzie powinniśmy być. No zajęło mi to wrócenie do Kaspra około, nie wiem, 20 minut, coś takiego, nie Kasper? No, także spoko. To dawaj Kasper, teraz ty skaczesz. Moja kolej. Raz, okay. Dwa, trzy. Tu! Lec! O nie. Ej, przeżyłem. Przeżyłeś? No. Fart. My to mamy dobre pomysły, Kasper, my to mamy. Dobra, no to co, idziemy, Kasper? Tak, jeszcze chodźmy dalej. To czekaj chwilkę, ja sobie to wszystko jeszcze uporządkuję. Uporządkuj, ja czekam. Patrzymy i czekamy. Nawet oczu i uszu nie zmrużamy. W naszych sercach biją dzwony. Nie, ja tego tak już dobrze nie znam. A ja znam. I lol, tam jest krzyż! Halo? Krzyż. No, krzyż tam jest. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Tam jest krzyż, zobacz, stary. Gdzie ty jakieś krzyże widzisz? No tam jest krzyż. Już biegnę tam. Tu! Taki ten, nie widzisz? W ziemi? A, o to ci chodzi. Takie coś. Lol, jest skinia. Nie no, w dzisiejszym odcinku nie będziemy wbijać raczej do jaskini. No nie, to raczej nie jest taki, i raczej nie jest jaskiniowy odcinek. Raczej pójdziemy sobie po drewno dżunglowe. Gdzie jest drewno dżunglowe? Ale gdzie ty uciekłeś, Kuba? Przy krzyżu sobie siedzę spokojnie, a ty uciekasz mi. Ja jestem na drzewie, jak ktoś zaraz mnie znajdziesz. Powinieneś bynajmniej mnie znaleźć. Znajść? Tak. Okej. Okay. Czekaj, ja mam sposób na znalezienie. Jaki? Tak, zaraz ty też powinieneś mnie zobaczyć. Widzę, halo, siema. O, dobra, działa. Co ty tam robisz? Będzie parkour po drzewach robię. I co ja robię tu? I skaczę po drzewach i jem arbuzy. Pomysł na grę w Minecrafta. O. Czekaj, gdzie są te dżunglowe ten? No nie ma ich, gnojki. No, pochowały się. Szukamy ich cały czas. Może w końcu znajdziemy. Łup. Ale jumpa, ale my tu parkoura robimy na tych drzewach. O, ja ci już dogoniłem. Musiałem zrobić sobie postój na jedzenie. No, to jest niestety trochę takie... Bywa. Nie no, melony strasznie bardzo mało dają poziomu nasycenia, cały czas trzeba jeść.
No trzeba, ale i tak. Są tanie bardzo do zrobienia. No właśnie, bardzo szybko się, to jest chyba najszybszy sposób na jedzenie A ogólnie lodu. grałem sobie ostatnio na singlu, moi kochani, i znalazłem arbuza. Tak się cieszyłem, bo to na biomie tym dżunglowym się znajduje arbuzy. I tak się cieszyłem, moi kochani, że zjadłem arbuza i nie miałem sadzonek. Nie, nie, nie! Jezus Chryste! Żyjesz? Żyję. Ale kurwa, znowu byłby fail. No, znowu bym musiał wracać, ale tym razem jeszcze dłużej. No, to na sakrę długo byś biegł. Ale dobra. Kicki, halo. Kicaje. Jak to była ta bajka, wilk i zając, tam cały czas wilk, zając, ty nupa gadi. To ruskie było, nie? No chyba tak. No halo, dlaczego ja muszę cały czas jeść? O, tu są już ładne tereny, Kasper. No są, też screenshotiki fajne powychodziły. Lol, naprawdę są ładne. Nawet teraz się zastanawiałem, czy nie przenieść bazy. O, taki wodospadzik fajny. Zobacz na to, że tak fajnie tutaj, nie? Tak. Kurczę, ładnie tu. Może sobie jakieś kolejkę tu zrobimy, czy coś w tym stylu. Kolejkę to człowieku, to byśmy zużyli nie wiem ile staków żelaza. Może i tak, Kasper, ale jednak fajnie by zrobić taką kolejeczkę, wydaje mi się. No byłoby spoko, tylko czy byśmy dali radę. Dalibyśmy radę. Jak nie my, to kto? Jak to był? O, dobra. A ty się mścisz na tych kurczakach, co one ci Lol, serio, zrobiły? tu jest bardzo ładno, zobacz sobie. No super to jest teren. Wysepka. Ale tu kwiatów jest dużo. Se Trochę wezmę jest. jednego. Będzie kwiatek. Nie no, trochę też mięsko narobimy sobie poprzez tą podróż. No, będzie trochę mięska. Nie, ja teraz zaczynam jeść surowe mięso. Ale Jedz. on i tak nie ma też pewnie dużego nasycenia. Pewnie to jest hardcore, pewnie wszystko ma obniżone nasycenie. Tak, ale największy i tak ma mięso od krowy i świni. Nie, od świni ma większe. Znaczy upieczone. No nie, panie deszczu, nie. A ten deszcz to denerwuje. Tak, pan deszcz. Mr. Deszcz. O, prawie. Mogliśmy ze sobą łóżka wziąć. Nie, właśnie nie, bo byśmy, jakbyśmy się spełnili. Aha, no też w sumie racja. No. Ale dobra. Okej, a czego nie zabierz ich? Że A w będzie jakieś. sumie. A, ta krowka posypała. O, achievementy nasze. Raz krowie śmierć. Code A, tu jest tych Hyper. krów. Po angielsku to znaczy inaczej. Aha, to nie wiem, a u mnie przeraz krowie śmierć, bo ja sobie gram na polskim MC-cie. Spoko, spoko. O, tu też taka fajna jakby kopuła. Właśnie jest, ja tu kurde biegam, tylko te krowy wybijam. Lol, ale tu jest serio ładny, ja pierdziule. No to jest fajny, też bardzo dobry teren. Wow. Jak nie trzeba, to znajdujemy super teren, a Tak, jak nie. trzeba, to... Gdzie ty jesteś, Kuba? Gdzieś tam dalej, kurde. Koło Chyba tej tu kopuły pobiegłem za... jestem. Chyba tu pobiegłem za tymi krowami. Koło kopuły jestem, znajdziesz mnie zaraz. Okej. Bo Biegnij tych... do tej kopuły, nie? Na najwyższy szczyt tutaj pobiegnij. Aha, dobra, to chwila, tylko jeszcze wybiję, bo tych krów jest naprawdę dużo, a szkoda, żeby się zmarnowały, bo naprawdę będzie bardzo dużo mięsa i skór. Okej. Tak, zaraz zobaczę, może gdzieś tutaj jesteś koło mnie i nie chcesz się ujawnić, chowaczu ty. Ej, serio, to jest ładny teren. Ej, No może jest. zapisałbyś kordy? To może byśmy coś pomyśleli. A już tylko wbiję tam, tylko już się najeść, muszę zjeść 6 arbuzów, no nie? Ale kurde, jakbyśmy musieli Fakt. to. Na 3 razy byśmy musieli chyba to nasze itemy przenosić, nie? No to było naprawdę Kurde, dużo. no. No nie wiem, no napiszcie, o właśnie teraz, drodzy widzowie, napiszcie, czy wam się ten teren bardziej podoba, nie? No też Tu jest właśnie, to jest spoko. zaczepiście, halo. Gdzie jesteś, Kasper? Właśnie nie wiem, wbiłem chyba na Widzę, tą. widzę cię. Halo. Where are you? Bo tu Tu. mam śnieg, ja cię prawie w ogóle nie widzę. Obróć się. Tu? Zrób mi screenshota, dawaj, Kasper. Nie widzę cię, ale w sumie spoko. Dawaj, na prawą stronę. No, dawaj, ogar, O, Kasper. tu jesteś. Ja tu szukam, gdzie ty jesteś. No widzę, mam cię. Dobra. Nie, nie, już prawie bym spadł, ale dobra. A w sumie i tak spadnę stąd. Patrz, nie no, rzeczywiście super, super tereny. No nie wiem, czy ten. Kurde, trudna decyzja i to jak. No, nie wiem, nie wiem. Czekaj, chwilę, ja sobie, bo ja w sumie nie mam gatek ani butów, więc ja sobie zrobię szybko już ze skóry takie Okej. prowizoryczne.
No, ale na serio, napiszcie nam, co wy o tym sądzicie, aby tu bazę przenieść. Czy wam się tu bardziej podoba, czy pozostać tam? Jezu, chyba jednak tu się przenosimy. I co, pójdź sobie dalej, Kacper. Właśnie biegnę tam za tobą. Okej. Okay. Aż mi oczy bolą od tego śniegu. A widzę, to jest fajny teren. Widzisz to? Taka polana wielka. Polana wielka, ojej, gdzie ty jesteś? Jakieś polany wielkie. Gdzie jesteś? A biegam tam właśnie gdzieś po tych górach, gdzieś myślę, że za tobą pobiegłem. No to nie głup się tak, Kacper. Chodź koło mnie. Staram się. O, tu jest gdzieś taka dosyć spora polana. To gdzieś tu pewnie musisz być. Widzisz krowy i świnie? No, widzę. Widzisz? To gdzie jesteś? O, jesteś, siema. Hello. Ej, tu jest serio tak fajnie. Zapisałeś korty? O, właśnie, dobrze wspomniałeś. Już jem te meloniki. I piszę kordy. Okej. Okay. O, a ci powiem, że jesteśmy już ponad 1000 kratek od domu. No, troszkę będzie wracania. Także już piszę. Okej, okay, mam zapisane. Jeszcze podpiszę to, żebym nie zapomniał. Może to fajne miejsce, tak oryginalnie. Dobra. A ty też na kartce zapisujesz? No, tak, na kartce piszę. Bo my nie mamy raczej tego. Znaczy raczej, na pewno nie mamy minimapa. Dobra, to tak. Chodź, Kacper, chodź. Szkoda, że taka pogoda, no ale cóż, no my tego nie zmienimy. Kurde, jeszcze noc i deszcz, no już... Jeszcze gorzej, tylko jeszcze mógł być śnieg i deszcz, to śnieg i deszcz, tak? Śnieg i noc najgorsze były. Tak, no kurde, naprawdę się bardzo zastanawiam, bardzo poważnie się zastanawiam nad tym pomysłem. Kurde, no. To nie wiem, jak chcesz. A ty co o tym myślisz? Tam w sumie obojętnie, obydwa miejsca i dla mnie są spoko. Dla mnie, no kurde, też właśnie. No naprawdę byłoby fajnie, gdybyście wy nam napisali, no nie? No tak. Mielibyśmy sporo pracy, ale dalibyśmy radę chyba. Na luzie. Bo jak nie my, to... Okay. Czekaj, masz tutaj... Dobra, sam sobie zrobię. A co robisz? Jest? Aha, no nie tym klawiszem. Dobra. A powiem, czy te arbuzy się szybko kończą? Miałem ponad stakę, już mam tylko 18. Mi też się tak szybko kończą, serio. I jednak nie jest aż tak łatwo. No, myślałem, że będzie lepiej. Przydałoby się, kurde, upiec te mięsa, ale nie mamy zbytnio czasu na takie postoje długie. Tu musimy cały czas być w ruchu. Tak, nie możemy teraz tak siadać. Dobra, to dawaj, chodź, Kacper. Pojedziemy sobie łódką. Pojedziemy, mówisz? Ta. Będziemy jeździć. O, rozumiem, jak się topi. Och, ja sobie też muszę łódkę zrobić w ogóle. No spokojnie, czekam. Okej, dzięki. Dobra, mam już łudencję. A ty gdzie? Zabijałem zamiaka, dawaj, płyniemy, Kacper. Nie, rozwaliła łódkę. Czekaj, ci nową robię. Dobra, dzięki wielkie. Okej. Miejmy nadzieję, że tam będzie ocean. No, jak w łódkach jesteśmy, to ocean było lepiej. To płyn, no nie, wzdłuż tej rzeczki i ja tam będę, no nie, bo ja biegnę sobie. No, okej, spoko, to tam płynę. Nie, to taki mały kraterek. Kraterino. El Kraterino. Czekaj, to tylko tam nie płyn tak za szybko. A, dobra, ja jestem tutaj, bo tam będzie rozdwojenie dróg. Aha, na rozdwojeniu, o, jestem na rozdwojeniu. Dobra, to wsiadaj do tej łódki. Dzięki wielkie. O! To gdzie? Prawo, lewo? Dawaj prawo. Okej. Okay. Płynę za tobą. Ale bardzo dobrze, że nie ma tutaj tych nowszych łódek. Na tych nowszych to by była masakra płynąć. Tak. Cały czas tak spamić te AD. Ja bym strasznie nie chciał na tych nowych łódkach. Tak samo. Dobrą wersję dobraliśmy, więc jest git. 1.8, tą pierwszą 1.0. Kurde! No. To co, jeszcze jedną? Masz? No, tam, spadła tam na dół. Dzięki, ja pierdziule, no. Czekaj, tu jedna łódka na dół spadła. Aj, no i utonęła łódka. Serio? Tak, łódka utonęła. No dawaj, Kacper, płyń. Ale mam jeszcze jedną. Haha, przez Orlen zawsze ubezpieczony. Dziadko. Nie, proszę łódki. O, yeah. O, razem ja. No nie wiem, czy nie lepiej tu po prostu iść. My nie damy rady. O, halo.
I halo, Zaraz ta zrobię, łódka. kurde, milion łódek. Ta łódka jest dziwna. Coś. Nawiedzona. Dobra, nawiedzona łódko, spadamy. Czekaj, w którą stronę? W tą, dobra. A tam, w którą chcesz. Dobra, gdzie ty jesteś tam? Masz jeszcze łódkę, czy? No nie mam. Wychodź, czekaj. O, fajnie, postawiłem łódkę, żebyś ty miał, no nie? I się w nią wbiłem i zniszczyłem swoją. Dobra, chodź już normalnie, Kacper, nie będziemy tutaj świrować. Oj, na przykład jak takie coś przepłynąć bez rozwalenia się. Kurde, no ten teren mi się troszeczkę bardziej podoba. Szczerze. Szczery Jerry. Nie wiem, to spoko, jak ci się podoba bardziej. No niestety. Niestety i niestety. Dalej wokół rzeki idziemy, no nie? Obok. Tak. Dobra. Jesteś tam? Jestem. Pod tobą sobie płynę. Ja pamiętam, jak jeszcze byliśmy tak w tym mieście, Kasper, i jak sobie rozmawialiśmy na Skype'ie, to co chwilę były jakieś ścinki, kogoś wywalało, no nie? Pamiętasz to? Pamiętam. Może chodź jednak do łódki, bo ja szybciej łódką jestem i na ciebie Ale czekam. Ale ja tutaj jestem, ja na ciebie czekam. Tak? Aha, bo ty już chcesz iść w tamtą stronę. Tak. Chociaż myślałem, no możemy tam, chociaż tam będziemy wracać jakby do domu. Czy ja wiem, a może na morze wypłyniemy. A tam jest morze? Chyba, nie wiem. Ja też chyba. Dobra, co chodź tam, Kasper, jednak. O, to tu jest na górę tam świeci. Idziemy, czy gdzie w końcu? Nie, możemy popłynąć, ale czekaj, bo tu coś się świeci i to jest chyba lawa. Diamenty. Nie, lawa niestety. Okej, to... Wow, jak jasno się zrobiło. To ja czekam tam na dole. Czekaj chwileczkę, bo tutaj tylko zobaczę, co się tutaj kroi, wiesz? Co się kroi? Co się kroi, to się nie przekroi. Tak. Pokaga czy o mamain. Lol, trzy zombiaki i jeden creep. Dawaj creep. Creep. Ach, ale creep są dostał. Master creep. Mister creep. Ale ja ich jadę. O, mały zombiak! Ale gnoj! Jak ja go nie mogłem trafić, on jest taki mały. Mały gnojek, mówisz? No. No. Czekaj, ile to... Nie, dobra, tu nic nie ma, już tam idę, czekaj. Okej, okay, ja cię czekam. Ojejku, ta krowa. Wredna krowa. Okej. Okay. Dobra, mam już zapas łódek pewien, więc myślę, że nam starczy na całą drogę. Masz? A, to spoko. Tak. Ja tu czekam, wiesz, tam gdzieś wcześniej poszedłeś. Dobra. A ile masz łódek? Policzę. Ile? 15. Co? Także... Coś ty narobił, ja pierdziule. Tak, zaraz wszystkie tu rozstawię, no nie? Kurde, jaki port. Zrobimy port. W sumie spoko pomysł, gdzieś wiesz, przy jeziorku zrobić taki mały port. Porcik. Porcik, tak. Jestem, ja baichu. Gdzie jesteś? Tam, gdzie właśnie poszedłeś, na górę, to ja tam czekam cały czas w tym samym miejscu. Okej. Okay. Aha, to już tam, dopiero tam jesteś. To płyń. No, czekam na ciebie, płynę, okej, okay, płynę. A ty jesteś tam po lewej stronie będziesz, no nie, ten rzeki. Tak, dawaj, płyń. Będę po lewej, czekam. O, widzę cię, siema. O, hello. Dobra. Dawaj, to... podwieź mnie, panie Kasprze. Ej, dawaj, Kasper, postaw łódkę, ja tak spróbuję wyskoczyć tak na jolo. Dawaj, stawiaj. Uuu. O, no fajnie, nikomu się to nie udało. A to szczegóły. Ej, ta łódka odpływa. Czemu jak ja trzymam klawisz w tył, to na płynienie tam, gdzie ja chcę? Co nie to wiem. Ma być za jakaś nieposłuszna łódka? I don't know. Dobra, to co, płyniemy? Gdzie my płyniemy? A, tam chcesz płynąć, dobra. Tam. Już tam płyniemy na przygodę. Tak, po przygodę. Dobra. Można też jakiś fajny basen na przykład zbudować, jeżeli już się zdecydujemy, jakie miejsce na domek bierzemy i w ogóle wszystko. No nareszcie już się dzień powoli zaczyna robić, no czy dopiero wschód słońca, nie? No, w sumie do ciebie poczekam chwilę, bo ty widzę tam już tutaj z tyłu jesteś. Nie, dobra, o. płyń. A tutaj drzewko na środku. Dobra. Płyniemy dalej, wzdłuż rzeki. O, zombiak. Przynajmniej się głód nie traci, dlatego to jest dobra forma podróżowania. A no też... O. Halo, co jest? Stajanował mnie, no. Kto? Ty. Tak, to.
Dobra, to dawaj w tą stronę, Idzie Kasperi. odciec. Jejku, jak mi się, o co chodzi? Ja sobie tak płynę i mi się tak wszystkie drzewa w jednym momencie załadowały. Chodź, czekaj. Chodź może tam, o właśnie, tu w lewo. Nie, dobra, nie rozwaliła mi siódka. No to dobrze, że ci się nie rozwaliła. Dobra, płyniemy tutaj, a właśnie, no kurczę, no. No ja się, kurczę, cały czas nad tym się zastanawiam, czy tam się osiedli, czy nie. Ja też, ale nie wiem, jak chcesz, tylko uważaj, żeby tu przesmyk wąski. Nie, a mnie znowu staranował, no. Ja cię nie taranuję. To ty mnie taranujesz, halo, o co chodzi? Patrz na mnie, patrz. Jakie piruety kręcę. No tam nie kręć dobra. Tyle. Rybacz tą łódkę, dawaj mi następną, Kasper. Uuu! No halo, dlaczego to tak efektywnie nie działa? No nie, ej, o, tu powiem ci, że chyba musimy przejść, no, musimy przejść lądem. No, te łódki nie są zbyt dobre na takie chodzenie. A ja nawet wyskoczyć nie mogę. E, co mnie bijesz? Sorry, ile to ci za to w ogóle? Dwa serduszka. Aha. O, tam już jest na szerszą wodę. No ale no, wodę. Jak nie chcieliśmy dżunglowego, to było tak dużo dżunglowego. No masakra, teraz znaleźć nie możemy. Minecraft, ty... Nie tak się bawiliśmy, panie Minecraft. Tak, trollet by Minecraft. No, trollet by... Trollet by Minecraft to. Tutaj masz łódeczkę, Kuba. Gdzie? Halo? Aha, dzięki. O, fajnie, aż w ścianę wjechałem, tak się zagapiłem na ciebie. Tak się, Kasper, śmiałem, że... No, ile tu łódek zbudowałeś, ja nie wiem, czy nam wystarczy. Ja, tak szczerze. O, aż ten mikrofon walnąłem ręką. No, słychać było trochę. Co to było w ogóle? Walnął sobie mikrofon. Tak, a tak z nudów, no nie, uderzę sobie mikrofon. Ulala, ale ja jakoś mam już tyle lat, a cały czas lubię, no fajnie, a cały czas lubię tego Minecrafta jakoś, nie wiem dlaczego. A łódka z tyłu. Wiem, ale nie potrzebuję. Daj, chodź, Kasper, już idziemy na nogach. Okej, okay, to pozbieram jeszcze. Dobra, nie łódki. Musisz zbierać. Ale ja już mam tyle lat, a cały czas mi się chce grać w Minecrafta i jako... Yeah, baby! Zgadnij, co? Aha, fajnie, chciałem dalej dni dżunglowe. Nie. Akacje? Nie. Ja będę już miał czym podróżować. A ja nie mam siodła, no. Szkoda, no. Trochę. A nie można już, nie można jeszcze nawet robić siodłów, nie? No nie. Aha, najpierw muszę na nie wejść? Jak? O co chodzi? Czekaj. Tam mi się wydawało, że były dwa siodła. Możliwe, że zostało jakieś w bazie, ale nie wiem. Mi też się właśnie wydawało, że były dwa siodła. Halo, koniu. Patrzeć trzeba było. Ci wredny koń. Halo. No, musisz się z nim chwilę pobawić. A jak to się robi? No nie, żeby tylko go utrzymać w tej pozycji takiej? Tak, da ci go... O, jest, oswojony. Kto? Chodź tu do mnie, ten, no. Oswoili go? O, dziękuję. Czekaj, aha, spoko. Bo też fajnie szkecę i że miał dużo serduszek, na przykład patrz, ten, na którym teraz jestem, on jest lepszy, bo on ma chyba 4 serduszka więcej. Dobra, dawaj, Kasper. Aha, bo ty nie możesz płynąć. Kurczę, jak szkoda, no. O, będę bieg sprintem, no nie. No nie, musimy ci znaleźć siodło. W następnym odcinku wybieram się dla siodło po Kaspra. Nie. Myślę, że nawet w bazie Ej, będzie, czy te dni no trzeba nie. Będzie. Co jest? Aha. Gdzie ty jesteś? O-o. Aha, już widzę twój nick tam na dole. O. Kolejny krater? Czy chcemy tutaj być? Nie wiem. Ale wiesz, że już masz po koniu. No wiem. To bierz tylko, zabij go, weź siodło i spadamy. A! Jejku. Ale tu jest... Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, zabić go? No, dawaj. Weź siodło od niego, no nie? Dobra. Musisz zejść z niego. Dobra, chcesz bić na górę? Tak, ale nie, ja sobie poradzę, nie chcę wody. Szkoda troszkę, że... No, nie wylewaj. Będzie mi jeszcze gorzej wchodzić. Robię takie trollowanie trochę. Zaraz się utopię. Niech się utopisz, przecież. Dobra, ta woda już spada. Ej, co jest? Tak łódkę na tym... A czekaj, czy na tym się da łódkę postawić? A czekaj, trzymaj tej wody, już sobie wpłyń na górę.
To co jest? O co chodzi? No ja nie chciałem, żebyś dawał wody. Dasz radę z wodą. Tak teraz ci chamsko było trochę ją zabrać. Czekaj teraz. Co? Czekaj chwilę. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, lec, chodźmy. Kurczę, trzeba znaleźć to siodło, nie? Kolejne. Nie wiem, czy się opłaca wrócić i przyjść tu z powrotem do ciebie, bo to było naprawdę daleko. Ale my mamy tam to siodło? No mamy chyba, mi się wydaje, ale nie wiem, no. To kurde, no... No nie wiem, no... Możesz pójść, wiesz co, możesz pójść. No to ja zrobię przerwę, no kurde, ile to będzie, ja pierdziule. No ale co, no pójdziesz, no nie? Dobra, moi kochani, już jesteśmy, wróciliśmy po godzinie czasu. To jest właśnie skrzynka, bo wpadliśmy w taki pomysł, że Kasper po prostu się, ja go zabiję i on po prostu sobie wróci stamtąd, no nie? Było dużo, dużo szybciej, tak mi się bynajmniej wydaje. Tak, dobra, i od razu wziąłem te zbroje, mieliśmy żelazne jeszcze z mobsmownerów. Także jest spoko, to chyba trzymaj tutaj zbroję jedną. Ale kurde, tak nam to długo zajmuje, naprawdę. No to jest masakra, ile my tu spędzamy. Bo zaczęliśmy nagrywać gdzieś około 14, jest już godzina 18, więc naprawdę jest całkiem sporo tego czasu. Mam co robić. To co, to jest twój koń? Już go oswoiłeś? Już go właśnie oswajam, jestem w trakcie, ale coś oporny trochę. Oporny gnój? Co? A dużo ma życia? No ma dużo, jeszcze ma te nie mogę. Czego nie mogę na niego usiąść? Nie możesz mieć nic w ręce. Ach, to wymagania są. Czekaj, jeszcze zobaczę tamte przejrzeć, są może jakieś lepsze. Ale dobrze, że wpadliśmy na ten pomysł, że będziemy sobie... Oj, ten ma mało. No dobrze, że wpadliśmy na taki pomysł, że cię zabiję po prostu, co nam trochę krócej to zeszło, bo Kasper szedł aż 40 minut, więc wyobraźcie sobie, jakby to długo się szło, gdyby Kasper właśnie nie zabił. Gdybym go nie zabił, nie? No, masakra było długo. Ojej, jakaś trochę zakaszlałem. Ale spoko. Kurde, co jest z tym koniem? A co, z nim chce się oswoić, czy co? Nie. Wbieg sobie do krateru. Muszę go teraz odkopać. Ojejku. Koń, widzisz, tak bardzo nie chciał być z tobą, że wolał do krateru wskoczyć. Ja mu dam. Chodź tu, wredny koniu, ty. Konie! Konie! Dobra. Kunie. Ile w tym nienawiści jest? Halo, koniu, to ty? Nie. Koniu, czy to ty? O, halo. Nie możemy usiąść. Dużo tu żelaza jest, muszę ci powiedzieć. No jest, bo w katerach właśnie jest najwięcej. Ale raczej nie będziemy tego żelaza. Dobra, oswoiłem, jest! Jest, dobra, halo. Ale gdzie ty jesteś? Ty jesteś w kraterze? Nie, już nie. Dobra, czekaj, wyskoczę chyba. Dobra, udało się. Siema Kasper, chodź. Czekaj, bo tu swoim koniem wpadłem do wody, muszę wyskoczyć. Lo. No, ale czasami się tak zastanawiam, mogliśmy kupić taki serwer, w którym chociażbyśmy mogli się tepać. To by było spoko. Ale nie mamy. Tepa to też jest git. No, trudno się mówi. To prowadź. Jak nie coś, no. Możesz jeździć po... przejeżdżać przez wodę, która ma jedną kratkę głębokości. Co, konie nie reagują? Proszę, nie! Czyś byś tam no, znowu się wpadł? Wkurzę, no. Okej, moi kochani, już jesteśmy po znowu dosyć długiej przerwie, bo to jest przerwa ilu? Półtorej godziny chyba? No, coś takiego. Ponieważ wywaliło serwer i nie mieliśmy na to żadnego wpływu, no nie? No, jakaś nie masakra. Oj, dobra, nie wpadnijmy też. To też była lipa, kolejny raz, ale dobra, nieważne. Dobra, lecimy w takim razie tu. Wywaliło serwer normalnie, my piszemy tam do nich na Facebooka, a tam oni, że mają jakieś problemy z komputerami i niestety nie będzie teraz serwera, więc kurde, tak się trochę zdenerwowaliśmy, że no trochę taka lipa. Ogólnie opróżniliśmy sobie trochę kół, Kacper dał mi swój diamond pickaxe, który zdobył, bo wykopał kilka diamentów, bo wpadł do krateru, więc w ogóle naprawdę dosyć ciekawa historia, no nie Kacper? Było ciekawie, no. No, bo mieliśmy nagrywać, a Kasper spadł do krateru, no i co? No i zdobył diamenty, tak? Ja się cieszę. Zrobił mi kill-off, ja mu oddałem mój, no i troszeczkę sobie posegregowaliśmy tego, EQ. Nie, Kasper? No tak, jest, spoko jest. Kurde, tylko żebyśmy teraz nie spadli. Ej, czekaj, jak to wygląda w ogóle teraz? O kurde. Tak koniami, kurde. W ogóle co my robimy? Dlaczego my tu jesteśmy? Właśnie, ja też nie wiem, skaczemy z koniami po górach. Dobra, zejdźmy stąd może lepiej. Ała.
Dobra. W sumie możemy. Okej, gdzie... Aha, tu jesteś. Dobra, chodź. Być może tam, o właśnie. Nie chodź mi w jakiś kurde kot... Nie wiem, co to jest. W kotlinach koniami. Tak, bo konie są beznadziejne do kotlin. Ale i tak są dużo szybsze niż my, nie? No tak. Pod górkę się wchodzi, jak są takie pojedyncze przerwy. To coś bardzo... tak laguje tym koniem mi. A to też są, to są takie dziwne. Ojejku, co jest? Jak ja mam tak samo, masakra. Czy nie, że laguje, że nie wiem, FPS-y spadki, tylko tak jakby internet ping tracił, no? Ping właśnie, taki. Właśnie, ping duży był. Tylko nagle tak wolno jedzie. Tak. Dziwne. Nie wiem, to już jest nie nasza wina, tylko internetu. Nie internetu, tylko właśnie ich internetu, czy tam no tak, dostawcy. Ich. Jedziesz? Dobra, jedziesz. Ja to z tobą, tylko no, taki dziwnie wolny jest teraz. O. Co się mój stało? Nie jest aż taki wolny, ale ma, kurde, tak jakbym naprawdę miał stopingu, ja naprawdę nie mam stopingu. Mam nawet mniej. O, są te, nie, wilki. Lol, patrzcie, wilki zabijają te. No wiem, tam gryzą się z owcami. Tak. Gdzie parkour po drzewach. Możemy koni sobie wziąć ten. Przecież ty masz chyba tam bony, czy nie masz? Nie mam kości żadnych. Szkoda, byśmy sobie wzięli. Zostawmy w spokoju te pieski. A, pieski nie są aż takie pożyteczne. A, śniadę. Oceloty są lepsze chyba, chociaż wszystko w sumie jest dobre. Bo oceloty przed creeperami odstraszają, także też się opłaca mieć jakiegoś tak? oswojonego. No, nie wiedziałem. O, liście drzew, to fajnie. No, liście naprawdę bardzo przeszkadzają w jeździe. Dobra, mój konik już pojechał. Ogólnie ten odcinek już naprawdę mega, mega długo trwa, bo jest ogólnie już godzina 20, moi kochani. Zaczęliśmy o 14, więc pozdrawiamy każdego. Pozdro 18. W ogóle, gdzie ty jesteś? Bo ty widzę, że odjechałeś gdzieś tu kawałek. Ty jesteś na tych górach? Czy gdzie? Zaraz ci powiem gdzie. No już zaraz będę gdzieś na górach. Jestem obok tych gór. To czekaj, ja też jestem tu, męczę się z liśćmi. Teraz, że tam dojechać. No fajnie, nie no. O, super. Widzę ciebie. Widzisz? Tak, widzę. Jestem obok ciebie zaraz. Okej, dobra. No a biomu tego dżunglowego jak nie było, tak nie ma, o co chodzi? No właśnie. Tak po tych górach się wspinać będziemy? No tak, tutaj tak. Okej. Koń parkurowiec. O kurde, no nie. Dużo tych liści, zu. Pieści chyba strasznie szczeka. Właśnie zauważyłem, że się rozszczekał. Nie wiem czemu, właśnie to jest... Coś się dzieje temu psu. Biegniesz? Właśnie tylko biegnę, ale znowu nie wiem, w którym miejscu ty jesteś, w tym cały czas uciekasz. No nie uciekam, tylko sam mówię, żebym prowadził. No nie widzę cię. Ty poszedłeś tam dalej? Zaraz ci podam moje koordy. Może tutaj jesteś. A może. Widzę dynię jak coś. To staraj się pilnować, Kasper. Staram się, no. Ja tam na parkurze chwilę zwolniłem, bo tym koniem spacji nie dociskałem tak jak trzeba. A widzisz, ja... Koń mi to biegało. Dobra, to powiedz ci koordy? Tak, byłoby miło. Już ci mówię, chwileczkę, gdzie są kordy moje, ej halo. Okej, moi kochani, już jesteśmy, no jak chciałem podać Kasprowi kordy, to włączył mi się program do robienia screenshotów, no i niestety przerwało mi nagrywanie. Kasper, już ci mówię dokładnie jakie kordy, 7200, bo Kasper się nie pilnuje i Kasper musi teraz do mnie biegnąć, no i 2500. Okej. Okay. Jesteś? Nabiegnę cały czas, mniej więcej 100 kratek. O, i znowu te liście wredne, w których utykam. A może powiedz, Kasper, nowinę naszym uszanownym widzom? Tak, więc właśnie jak zobaczyłem na kordy... I jak próbowałeś mnie szukać, powiedz o początku. Tak, jak próbowałem cię szukać. Potem patrzę na kordy naszego domku i co? Jesteśmy 100 kratek od naszego domku. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie każdego, który myślał, że wybraliśmy się na wyprawę, która będzie 3000 kratek. No i jesteśmy 100 kratek od naszego domku. Tja, to się jakoś dziwnie, że tak powiem, złożyło. Dokładnie, no. Biegniesz tu, Kasper, bo ja już na ciebie. O, widzę jakąś dynię. Deep is your love. Okej, okay, no. Mam już... Aha, Z mam.
ten już prawie 300, okej, okay, to muszę tak opowiedz. Za chwilkę będę tam przy tobie. No, ja na ciebie czekam. Okej. Okay. A jak już masz Z? Z minus 7250. Więc trochę taka wyprawa nieudana, ale postanowiliśmy, że to wrzucimy, bo było dosyć dużo fanu, no nie? A wydaje mi się, że te drzewko, no nie, dżunglowe sobie po prostu sami poza odcinkiem poszukamy. No, też myślę, że to będzie spoko. Biegniesz, Kasper? Biegnę, tylko tu wszędzie, dosłownie wszędzie są liście i ja to z tym się przez to przebiję, to jest naprawdę masakra jakaś. To dobra, to chodź, bo już czekam na ciebie, już dosyć długo czekam. No tak, rozumiem. Staraj się, Kasper, tak trzymać się mnie. Wiem, staram się jak mogę, ale właśnie nie zawsze mogę. Dobra, gdzie jesteś? Już cię powinien widzieć, bo już jestem 7200 i 2550. 2550? Bo tu są takie góry, nie? No tak, tak. Ty nadal czekasz tam, no nie? No czekam na ciebie, teraz się trochę... No to jestem. Dokładnie na tych kordach, co mówiłeś. X minus 2200, minus 7200 i Z 2500. To zaraz cię powinien znaleźć. Czekaj. O, widzę ciebie, no. Dobra. To dawaj, chodź. To gdzie biegniemy? Do domku? Do domku, kurczę. Ja myślałem, że naprawdę poszliśmy na wyprawę, a tu taki fail z kordami. To dobra, tak. Ale chociaż mamy konie. O, jest jakiś plus. A jakoś tego biemu... Ja cię zaraz znowu zgubię, bo tu naprawdę te drzewa. Aha, dobra. Ale ci mówię... Stary się, no. Kasper, tak mi nie przerywaj, bo jak ja coś mówię, widzą. Więc co ja mówiłem, Kasper? Właśnie sam dobrze nie wiem. Że jakoś cieszymy się, że ogólnie, że mamy konie, ale troszeczkę lipa, że nie mamy tego dżunglowego biomu, to czy tego drewna, ale jakoś tak średnio nam na tym zależy, ponieważ i tak raczej nie będziemy z tego budowali domu. No tak, raczej to dżunglowe jest brzydkie. Jak ja się gubię w tym lesie, naprawdę, masakra to jest. Cię widzę. No to dobra, prowadź Kasper do domku. Okej, okay, do domku to będzie X minus 3000, czyli po prostu i X i Z musi się powiększać. To chwila, już muszę ogarnąć w tą stronę, tak, to idzie gdzieś tam. Gdzie? Chwila właśnie, też utknąłem znowu w drzewach, no nie? Te drzewa to jest po prostu jakaś makabra tego Minecrafta. Okej, okay, nie wiem, widzisz mnie? Widzę. To prowadź. Okej, okay, mniej więcej tam, no. Nie, drzewa. Właśnie, ty też utykasz w tych drzewach. No, już wolałbym na lasu mieć tego konia i sam biec. Okej, okay, to też czekam na ciebie. Okej, okay, jesteś. Ja będę się starał biec po drzewach. Aha, no, nie udało się. Też jakiś pomysł. A nie gońcie mnie zombiaczki. Ale na tym hardzie jest wszystko okej, okay, ale mało jest potworów, szczerze. No jest mało bardzo potworów. Bo hard to raczej chodzi o to, że właśnie są te mięska takie, że cały czas musisz coś jeść. Tak. Okej, okay, trzeba w tamtą stronę gdzieś iść. Ojejku, nie. Ojej, co my teraz robimy tutaj? To chodź, Kasper, biegnij za mną w takim razie. Biegnę cały czas, staram się przynajmniej. Ale patrz, Kasper, jak robiliśmy takie przerwy, no nie? No i ty tam chodziłeś po te, na przykład po siodło czy po coś, to długo nam to zajmowało. Musieliśmy w pewnym momencie zejść z drogi, no nie? No tak, musieliśmy. Bo przecież jak ty chodziłeś, albo jak ja się zabiłem na tym do skakania, na tym bungee, no to też chodziłem i normalnie 20 minut dobre kratki mieliśmy, tylko musieliśmy coś się zgubić później, jak na tym konie. Kuba za tobą! Nie, dobra, udało się. Jak na te konie, no nie? Weszliśmy, to musieliśmy się jakoś zgubić. No tak, też mi się wydaje, że tymi koniami dopiero zboczyliśmy z trasy. Wydaje mi się, że gdzieś tam, bo poznaję już troszeczkę te tereny, szczerze powiem. No spoko. Ale trochę lagują te konie na tym serwerze, nie wiem dlaczego. No tak, trochę tak. Musimy do nich napisać, bo coś jest nie tak, ewidentnie. Coś się ewidentnie zepsuło. Można tak powiedzieć. Dobra, to chodźmy już biegnijmy, bo odcinek jest naprawdę mega, mega długi. Dobra, kochani, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to jakie hasło, Kasper? Hasło. Jakie hasło?
Co musi napisać chusteczki. Komentarz? Chusteczki. Chusteczki, piszemy chusteczki Kacpra albo Kuby. Okay. Piszemy chusteczki. Więc jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu, to pisze chusteczki. Tak, bardzo zaawansowane hasło. W ogóle ja mam jedno serduszko, mój koń dwa. Serio? Tak. Więc lepiej... Gdzie jesteś, Kasper? A już jestem ten Z2700, X3000... Ja pobiegnę dołem, bo nie chcę po tych... Bo mi się zdaje, gdzie ja już jestem. A ja już widzę pochodnie i nasz lasek, który zasadziliśmy. Bo ja... Dobra, Kasper, ja bez podpowiedzi. Jeżeli mi się nie uda, to nie patrz na kordy. Obiecuj, że nie patrz na kordy. Spróbuję sam tam dojść, dobra? Spróbuj. Ja już czekam na ciebie w domku. Dobra. O, jestem. Ja pierdziurkam. Ale no przecież jak dochodziliśmy, to normalnie... przecież długo szliśmy, nie? No. Znaczy, naprawdę na tych koniach musieliśmy gdzieś zboczyć z trasy. Serio, nie podpowiadaj mi, jasne? Nie podpowiadam, a nawet nie wiem gdzie jesteś, więc nie miałbym. Ale szkoda, że nie nagrałem mojej reakcji jak... Ej Kuba, no o co chodzi? Jesteśmy 100 kratek od domu. No. Co? Na serio to była taka, coś taka reakcja, bo naprawdę takie zdziwienie, o co chodzi jak 100 kratek od domu. No takie wytwy, jak to się niby stało. To no. Mamy teraz fejla zaliczyliśmy, ale... Konia schowaj tylko. Dałem go do kurczaków. Niech tam siedzi. Czekaj, zaraz. Zdeknuje się. O. Dobra, tu. Ej, ja mam milion tych łódek. Ej, Kasper. Yeah, bez kordów. No to nice. O, mam 4 jajka, można jeszcze na koniec rzucić. Nie, proszę, ja chyba plony wszystkie. Już mi się wydawało, gdzieś tu jest zombiak. To mi się nie podoba, panie zombiaczku. Wiesz, że przejechałeś obok niego. Wiem. O, jeszcze jeden. Marchewka wypadła. Przed chwilą mi wypadła sztabka żelaza z zombiaka, więc... Serio? No. Czekaj, coś takie lagersy nie mam. Takie dziwne. Laksony. Ja, czym się schodziło z konia? Aha. Mam 4 jajka, chcesz sobie rzucić? No dawaj, daj po 2, Kacper. Zobaczymy, kto ma większe szczęście. Ale rzucamy na 3. Nie, po jednym. Ja pierwszy. Pyk. Kurde, w konia. Teraz ty. A, 1-0. Dobra, 1-1. Aj. Remis. Okej. Okay. Szczęście mamy podobne. Ale no co, moi kochani. Powoli będziemy już kończyć ten odcinek, żeby też tak nie przedłużać, no nie, Kasper? No, też myślę, była naprawdę mega, mega długa wyprawa, bo nie wiem, 7 godzin już, coś takiego. Więc naprawdę mega, mega długo nam to zeszło, a najgorszy był fail, że szukamy tego biomu dżunglowego, ale wydaje mi się, że nawet bardziej nam się to opłaciło niż ten biom dżunglowy, te 2 konie. No, 2 konie to spoko, nawet wyszliśmy na plus, mi się wydaje. Mi się też tak wydaje, no ale kurde, ten fail z tymi, że 100 kratek do domu. No, ale po prostu rozwaliło już, masakra. Tak. Dokładnie, no ale może to i dobrze nawet. Nawet. Dobra, więc my się z wami żegnamy, no była wyprawa naprawdę bardzo, bardzo emocjonująca. Jeszcze ja dam do przeplania tutaj mięsko. Nie, to nie tu, to tu, dobra. To tu. Bewsztyki. To ja świńskie mięso. Nie, raczej wydaje mi się, że nie będziemy już ten tak robić większych takich ogromnych wypraw teraz. Teraz zaczniemy się raczej zbieraniem drewna na nasz domek. I co? Będziemy zbierali drewno, no i będziemy coś budowali, prawda? Jakieś tam już będziemy robili. Więc pamiętajcie, następny odcineczek, jakieś tam budowanie i te inne rzeczy. No i co? My się z wami żegnamy. Cześć. No i co? Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Taki dosyć długi. No i co? Do następnego odcinka. No i cześć.